Proszę Państwa, to drzewo i ta skała wcale nie są drzewem i skałą. Magia YouTube'a. Dobry wieczór i dzień dobry. Prawdopodobnie najbardziej niezrównoważony psychicznie dron w polskim internecie leci w kierunku stada owiec, ale 17 odcinek programu podróżniczo-obyczajowo-rozrywkowego Gdzie Bądź nie opowie o byciu dobrym pasterzem. Opowie o czymś innym. Opowie o historii Australii. Zostańcie z nami, bo warto. Cześć! Przemawiam do Was z czwartku, 26 stycznia. Jest to święto państwowe. Wszyscy Australijczycy mają dzisiaj wolne, dzień wolny od pracy. Spotykają się na grilla, piją piwko. W dużych miastach odbywają się festiwale muzyczne. Wszyscy ubrani w narodowe barwy śpiewają... Ozi, 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 oj, oj, oj. Ja z tej okazji nabyłem klapki za $1.50, w których celebruję Australia Day, rocznicę symbolicznego wbicia brytyjskiej flagi u wybrzeży Australii. Dzień wolny mają również pracujący aborygeni, których populacja znacząco zmieniła się podczas kolonizacji kontynentu. Szacunki mówią o zmianie z około 500 000 na 60-70 tysięcy przez pierwsze 100 lat. Aborygeni to rdzenni mieszkańcy kontynentu, których nazwa pochodzi od łacińskiego ab origine, czyli od początku. Proszę Państwa, to drzewo i ta skała. Wcale nie są drzewem i skałą. Magia YouTube. Aborygeni posiadają absolutnie unikalny kod genetyczny. Badania DNA wskazują, że odłączyli się od innych człowieków 70 tysięcy lat temu. Około 50 tysięcy lat temu przybyli tutaj prawdopodobnie z Azji Południowo-Wschodniej. Kiedy stanęła tutaj biała noga kapitana Jamesa Cooka, tubylcy byli w epoce neolitu, czyli późnego kamienia. Mieszkało tutaj ponad 500 plemion zbieracko-łowieckich, z których każde prawdopodobnie posługiwało się odrębnym językiem. Mówimy o najdłużej nietkniętej wielkiej kulturze tego świata, którą zresztą do dziś niechętnie się dzielą. Kolonizatorzy chętnie strzelali do miejscowych, przepędzając z terenów atrakcyjnych w głąb kraju i traktując jako zbędny element krajobrazu. Dopiero w roku 1967 zaliczono ich do populacji Australii. W roku 1984 otrzymali komplet praw wyborczych w swoim kraju, a 4 lata później znakomitym happeningiem zasłynął ziomek odcinka. Pan Burnum Burnum to lokalny aktywista na rzecz rdzennej mniejszości etnicznej. Z okazji 200-lecia Australii wybrał się na wycieczkę do Europy i podczas gdy tutaj odbywała się beztroska zabawa, on wetknął flagę aborygenów australijskich u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Ironicznie zwracając uwagę na fakt, że z perspektywy jego ludzi Australia Day to dzień inwazji. Aktualnie trwają dyskusje, czy dałoby się świętować tę okazję kiedy indziej. Widoczne za mną formacje to pozostałości jeziora Mango. Jeziora, które wyschło 18 tysięcy lat temu. Odnaleziono tutaj szczątki bardzo, bardzo pradawnego życia aborygenów, które datuje się na 45 tysięcy lat. I wliczając w to najstarszy rytualny pochówek na świecie, czyli człowieka z mango.
Drodzy Państwo, trzymam w ręku deskę bodyboardingową, na której wykonuje się surfing ciałem przy pomocy klatki piersiowej. Postanowiłem sprawdzić, czy ma zastosowanie na piasku i przy okazji wynaleźć body sandboarding. Element animalny. Czasami w podróży jest też tak, że gigantyczny ptak, nielot, rzuca ci wyzwanie na 1/4 mili, więc ścigasz się z nim po wyschniętym jeziorze pośrodku niczego. Zawodnikiem na prawym torze jest oczywiście Emu, znany z produkcji paskudnych butów zimowych dla dziewczyn. Ale obiecaliśmy w ubiegłym tygodniu na fanpage'u, że pojawi się również inny zwierzak, więc zaraz będzie, jak tylko skończymy ten pojedynek. Gdzie bądź wins. Kangury są śmieszne. Taki zmutowany królik z trzema nogami, torbą, w której nosi małe. Podobno jak w 1770 roku przypłynął tutaj z Wielkiej Brytanii kapitan Cook i zapytał tubylca, co to jest za zwierzę, to ten mu odpowiedział: kangaru! Co miało oznaczać? O czym ty do mnie rozmawiasz? Jest to jednak miejska legenda. Odkryto w jednym z języków aborygeńskich słowo zbliżone do naszego kangaru, którym określali to zwierzę. Kangury to są szkodniki. Chodzą i tylko żrą trawę, niszczą uprawy, ale chyba lubią marchew. Zaraz się o tym przekonamy. No, jedzcie marchewkę. Jedzcie marchewkę. Nie jedzą marchewki? To ja wam ostatnią marchewkę oddałem. No jedz marchewkę. Ziomek, masz tu marchew. Nie drap się po jajcach, masz tu marchew. Naprawdę, takie słownictwo nie przystoi. Nadziei polskiej rozrywki podróżniczej dostajesz pstryczka w kapelusz. A ja wznoszę się ponad szutrową drogę oraz sunącego po niej subcia Forestera, będącego od kilku tygodni domem ekipy produkującej ten program. Program Gdzie bądź. Mieszkam w nim również ja, dlatego możemy go śmiało nazwać dromem. Ojej, chyba nie weszło, aż mi się zaczynają odbijać te suchary. W tym tygodniu pokonujemy trasę z Bendigo do Silverton, aby zasmakować australijskiego outbacku i spędzić długie godziny przemierzając totalne pustkowia. Za 2,3 km skręć w prawo Warum Poroad w kierunku Villand Relekes World Heritage Area. W Australii nie ma wielu zabytków, historia zabytkowa
tego kraju rozpoczyna się w roku 1788, kiedy pierwsi Europejczycy przyjeżdżają kolonizować ten kontynent i drenować surowce naturalne Australii. Tutaj katedra Świętego Serca w Bendigo, mieście dość znanym z kopalni złota. Miasto gorączki złota. Sporo bardzo ładnych budynków w stylu kolonialnym z początku XIX wieku. Fajne miasteczko. W tej słabiej zaludnionej Australii funkcjonuje coś takiego jak Honesty Box, czyli coś, co po polsku nazwiemy skrzynią szczerości, skarbnicą szczerości. Jest napisane, ile powinno się zapłacić za wstęp do Parku Narodowego, za camping, i się płaci. Bardziej spostrzegawczy zauważyli, że wyjąłem z plecaka stare okulary, bo nie mogłem znaleźć nowych. To nie jest tak, że noszę okulary, bo chcę być polskim Casey Neistatem. Po prostu jestem synem Batmana, siema Zibek, i mam wrażliwy wzrok. Stwierdziłem, że na pewno gdzieś są te moje dobre okulary, te właściwe okulary, ale nigdzie nie mogłem ich znaleźć, aż znalazłem. Na dachu. Przejechały 80 km. Za nami 17 tygodni wspólnej podróży, fantastycznej przygody. Dziękuję Wam klasycznie za obecność i przypominam o możliwości pozdrowienia współsympatyków programu Gdzie Bądź przy pomocy pozdrowień przesłanych na fanpage lub na maila gdziegdziebac@gmail.com. Ja Was pozdrawiam z lokomotywy i do zobaczenia za tydzień.